Kondi ty do mnie. Nie, bez kitu, teleska nie jest ładna. Faktycznie ma coś z warami nie tak. Witają się z Państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szarała. Będziemy mieli dziś zaszczyt oczy ma ładne, ale... dla Państwa ten mecz, który już za chwilę się rozpocznie. Komentowanie takich meczów to świetna praca. No dzisiaj masz okazję sobie pogadać. I rozpoczęli, popatrzmy. Dobra, kibicujemy. 4 mecze muszę wygrać, żeby awansować. Ewentualnie 2, żeby się utrzymać. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Ale widzę, że jakiś napalony murzyn to już jest i od samego początku chce zaatakować. Oho. Czy to wykorzysta? Okej. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Di Maria. Co on zrobi? Ale mnie ten koleś sklepie. To jest aż przykre. Nieczysto wślizgiem. No, na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Kurwa, no co on robi? Za moment wznowią rzutem za ucho. La Gazette. Daniel Stawicz. Ja pierdzielę, no znowu piłka w polu karnym, nic się nie dzieje. Kurwa. Dobrze, arbiter reaguje już na samym początku spotkania, temperując zapędy gry faul. Dobrze, 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 ciśniemy, ciśniemy, panowie, no biegnij tam ktoś. Niestety, o Jezus. I taka głupia kontra, ja pierdolę. Blisko już do bramki. To śmieszny. Czy to wykorzysta? No nie. To był ewidentny faul na polu karnym i będziemy mieli rzut karny. Chciałem się tam rzucić, cholera. Wyłącz już to, frajerze. Karny to jeszcze nie gol. Trzeba wytrzymać próbę nerwów z bramkarzem, który nie ma nic do stracenia. Ale jemu się udało. No dobrze, obejrzyjmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Brawo, ładny ten zwód. Teraz Runi. Świetnie przeczytał zagranie i przejął. Pogba. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Kurwa, nie tu chciałem, Jezus. Strzał, ale prosto w rywala. Grę wstawią rywale. Sędzia odpisał spalonego. Chęska to za dużo, tylko wredne. Piłka odbita od jednego z piłkarzy, wypadła z boiska. Już kontuzja.
Benzema. No wybijcie. No pierdolę, jak tu żyć? No trzeba przyznać, że znakomicie przymierzył zdolny ruch bramki. Znakomicie wykończył tę akcję. Jestem pod wrażeniem precyzji uderzenia. Ależ walczą o piłkę. Di Maria. Zespół. No zajebiście. Laurent Kościelny. Czytelne podanie. To co jest kurwa za głos miód maliny? La Gazette. Bo trochę nie ten. Di Maria. Daniel Staric. No. Przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Rzeczywiście grają fantastycznie i to jest pewne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. No, zajebiście, nawet faulu nie było. Pogba. La Gazette. Bardzo jesteśmy ciekawi dzisiejszego występu tego piłkarza. Możemy liczyć, że błyśnie dziś klasą, skutecznie wspomagając wysiłki kolegów. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Wayne Rooney teraz. Ależ precyzja, niesamowite zagranie. Dobrze się pokazał. Musi tylko ograć bramkę. Kurwa mać. Nie wiem, co w ogóle mi ten typ robi, to jest... wykorzysta! Szansa! Można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Na bank 21. 16 jak nic. Dobre przejęcie, brawo! Benzema. Brawo, ładnie odebrał. Di Maria. Fał, gwizdek sędziego. Jakie będą konsekwencje? Di Maria. Walker. Benzema. Gazette. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Walker. Pośrodkowuje. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę.
Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko jeden zespół. Jest 3-0. Co sądzisz, Włodek? Będą bramki w drugiej połowie? Chyba nie ma takiej możliwości. Obrona wygląda dzisiaj fatalnie. Błędy popełnia non-stop i dlatego przegrywają. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Benzema. Jest zawodnik, ależ ma pozycję. Dobra okazja. Zajebiste, ciekawe. W tej sytuacji jedyne, co mu pozostaje, to modlić się o szybki koniec meczu. Albo w tym czasie punkt wyklina. Ostry kąt, ale strzał bezbłędny. Piękna bramka. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Dobrze, uwolnił się spod opieki. No ja pierdol... Kurwa, w ostatniej chwili to mi zabrał. Ben Arfa. Nie mogę się chyba denerwować, no. Fatalne podanie, no i strata. Co jest? Kabul. Uderzenie. Nie ma co się dziwić, że przegrywają i to wysoko, jak nie wykorzystują takich sytuacji. Czy to wykorzysta? No ja pierdolę, jak on to w ogóle robi? No to jest niemożliwe. No i zajebiste. Dla gazet. Świetnie, urwał się teraz na pas tylko obrońcy. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Ma ktoś jakąś oddycharkę, bo kurwa zdenerwowałem się i dobrze, łapie, muszę głęboko oddychać po tym meczu. Przeskoczył i nie udało się rywalowi odebrać mu piłki ślizgiem. Czy oddaje strzał? Gol, ale nie ma radości. Przegrywają i tak wysoko. Kamery na tę bramkę. Benzema. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Rooney. A teraz Rooney. No kurwa! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Gwizdek sędziego, no i będzie... Nie, nie grałem Dumbiem. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Jeszcze kurwa trzy bramki. No wyłączysz to, czemu on tego nie wyłącza? Widać, że nie dał żadnych szans bramkarzowi. Jak mówią, nie ma dobrze obronionych karnych, są tylko źle strzelane. Ten był strzelony tak jak trzeba i bramkarz nie miał nic do powiedzenia.
Kurwa mać, widzieliście to? On już się nie raz popisywał w swojej karierze takimi zagraniami. Jakby to wpadło 4-3, o chuju złoty. Omal się nie przewrócił, ale hardy z niego gracz. No spierdalam. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Rooney. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Piłka w kartce. Ja pierdolę, nie wiem co się dzieje. Nie poddają się, już tylko jedna bramka dzieli ich od remisu. Ten gol oznacza, że wracają do gry. No już będzie grał na czas, kretyn. Stracił trzy bramki. Oj, długie piłeczki, tak. Złe przyjęcie i strata piłki. Theo Walcott. Walcott. A Jezus. Dobre przejęcie, brawo. Raheem Sterling. No i mamy dobry, udany odbiór. Sabaye. Ale wspaniale grają piłko. Sędzia odgwizdał faul i pytanie, co zrobi dalej? Walim grać. Nie no, Ziemek jest lepszy ode mnie, no pokazał to w pierwszej połowie, a w drugiej po prostu, nie wiem, rozluźnił się, ile ja takich meczów miałem. Jebnął sobie hiperofensywny w ogóle nastawienie. No kurwa, czemu tam faulu nie było? Rooney. Walker. No, kurwa, oddaj traf. Ja pierdolę. Remis w sumie w żadnym stopniu nie ratuje. Dobrze się pokazał. Uderzenie. Coś niesamowitego. Piłka odbita od bramkarza. Wpada do szatni. Ale jeszcze 10-8 minut plus to, co doliczy. Przegrywali wysoko i doprowadzili do remisu. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Uff. A teraz przy piłce Rooney. Rooney. Theo Walcott. Czy to wykorzysta? Strzela! Nie wiem, czy wy to widzicie. Końcówce spotkania daje im prowadzenie. Popatrzmy na powtórkę. Ładna bramka. Niewiele czasu do końca. Wydawało się, że będzie remis, ale...